Obłęd w głowie, kurwa. Patrzcie, prawdziwe wykopki będą. Zaraz będziemy kopać. Odpalasz? Nie, ja nie umiem jeść. No dobra, to będą prawdziwe wykopki teraz. Jedziemy! Mam monetę i wiecie co to jest? To jest złoto. Tym razem Brenda. Ale Brenda nie jest taka towarzyska jak Luna. No dobra, słuchajcie. Srebrne pole. Robimy jeszcze raz. A co tam? 8 monet ostatnio wyszło. Więc nie wierzę, żeby dzisiaj jeszcze tutaj nie było następnych, nie? Póki co sygnał jak dzwon. I w ogóle widzieliście, jak wyruszyłem na dzisiejsze wykopki. No, prawdziwie wykopkowo. A tutaj mamy, powiem wam, chyba tarczę od tego zegarka kieszonkowego. Kurde, ale to biło, powiem wam. Na pewno to jest ta tarcza. Może gdzieś zegarek, tu reszta będzie. Także ruszam. Znowu zaczyna wiać. Ja to mam jakiegoś pecha, bo zawsze jak schodzę dopiero z wykopek, to przestaje, ale... Proszę bardzo, co za widok. Chyba będzie pierwsza. Pierwsza dzisiaj. Pruski fenol, oczywiście. Tu widzę ten herb. Cyk. A tu powinna być jedyneczka. Ale nie widać. Ale dobra, mam pierwszą monetę. Co już mnie cieszy. Może po przemyciu tu będzie widać, powiem wam, coś. Bo tak się zdarza ostatnio, że tutaj nie widać, a przemyję. I o dziwo coś tam wychodzi, jakiś tam. No wiadomo, że to są daleko odbiegające od stanów jakichś tam normalnych. Ale są, także lecimy dalej. A moi drodzy, król arsenowy, ale ćwiartka tak jakby, arseniaka. Jest, ale jest. Kurczę, nie wierzę. Nie no, teraz ładny sygnał. Powiem wam, że moneta musiała leżeć jakoś na sztorc. Bo dawała sygnał 5, a teraz daje 13. Moneta czy nie moneta? Moneta chyba. Na pewno moneta. Teraz będzie fenol chyba. Cesarstwo. Ale też powiem wam, zjedzone. Monet tutaj jest dużo, wychodzi na tym polu, ale stany tych monet to jak srebra się nie trafi, to można liczyć jedynie na złotego Weimara, a i nawet nie, bo widzieliście ostatnio, że ten pierwszy Weimar znaleziony tam w tej okolicy to był tragicznie zjedzony. Nie ma pierdziele, no tego to miałem już nie kopać. Tu patrzcie, 4, 5, 6, 4. 4 nawet było. No wiadomo, to gaciak jest, nie? No ale ja powiem wam, że... No kto mi teraz powie jeszcze... Powiedzcie mi to, że wy sobie wycinacie. Tutaj wycinacie sobie coś, no. No, że gmeracie tam przy tym. Dwie godziny później. Tak, to nie żart, powiem wam, że... Przez jakieś 2 godziny chodzę, byłem jeszcze na wykopkach chwilę, tam pomóc. Pomogłem w wykopkach i wróciłem na pole i chodzę około 2, nawet może więcej godziny. Po prostu nie mam nic. Powiem wam, że to pole jest okrutne, bo raz daje, tak jak mówiłem ostatnio, około 10 monet, raz daje 0, raz daje tylko 2 albo 3. A dzisiaj dało chyba tylko 2, z tego co pamiętam.
i powiem wam, kawałek tego guzika arsenowego i nic więcej. Nawet śmieci nie było za bardzo, czyli dobrze już poczyszczone to pole jest. Musiałoby być przewrócone, także ja nie przedłużam i po prostu zapraszam was do następnej części tego filmu. A zanim tam przejdziecie, oczywiście proszę, żebyście zostawili ślad po sobie, czyli nagrodę dla mnie. Może nie będzie tak nudno jak w tej pierwszej kawałku, w następnej części, zobaczymy, bo zmieniam gdzieś inny teren naprawdę już tym razem na pewno. Także pozdrawiam i do zobaczenia w tej następnej części filmu. Dobra, moi drodzy widzowie, rozpoczynamy kolejną część filmu. Dzisiaj mam takie poletko, no i ten poplon, ale on poplon jest po prostu tragicznie wysoki. Nie wiem, czy to w ogóle da się chodzić. Spróbuję tam, gdzie takie wypłaszczenia są, ale słuchajcie, bez powodu bym się nie odpalał. Tu gdzieś miałem sygnał i widziałem rant. O! Widziałem rant i jest coś okrągłe. Ciekawe co. Ładnie to biło. Kurde. No jest to moneta, ale jaka? Powiem wam, że w słońcu będzie lepiej widać. Kurde, właściwie to chyba nic nie będzie widać. To ja mam pecha ostatnio do tych kółek. Wygląda na trzy fenole, powiem wam. Szajdemunce, ale nie jestem przekonany do tego. No dobra, słuchajcie, dobry taki krążek. Zacząć takim krążkiem, dobrze. No nie ma punktu jakiegoś złapania. Chyba to nie będą te szajdemunce, ale dobra. W każdym bądź razie zaczynamy takim krążkiem. I tyle, i do następnego dołka. Zawsze tak szybko tędy przechodziłem, jak było można. No bo wiadomo, patrzcie, tutaj są linie, wykrywać się wzbudza bardzo, ale patrzcie, trafiłem kolejny przedmiot, jest to guzik, ale jakiś duży, ogromny, przynajmniej z tej strony. A z tej? A z tej to jest płaściutki, nie ma nic.
Jest jakiś taki napompowany trochę ten guzik. Ale miałem nadzieję, że będzie coś fajnego, a tu patrzcie, totalne łyse kolano. No i dobra, do następnego. Jak to ładnie biło. Ale niestety. Ha! Mamy złotóweczkę. Nie wiecie, ale ja wam powiem. 7-4. Pozdrawiam oczywiście mojego przyjaciela internetowego Adiego Wejherowo. Pozdrawiam Darka Wrzoska. Pozdrawiam Elwarwas Jurczyńską. Bo to są osoby, które pamiętam tak od razu. A te, które pominąłem, a są z tego rocznika. Jeszcze o, Darek Saracen, także kogo pominąłem, to przepraszam. Zgłoście się przy następnym razie, na pewno was też pozdrowię przy okazji rocznika 7-4. No i mamy kolejną monetę, na pewno to jest PRL-ek znowu. 10 groszy, który to rocznik jest? 81. Pozdrawiam wszystkich, zdrówka. Powiem wam, że tak to wąskie pole jest i małe, że już je skończyłem. No ale dobra, jeszcze jest tu opcja i jeszcze jest tam opcja. I norma prawie jest już. Ale dzisiaj jest ładnie. Ładna jesień, piękna, a u mnie tu piękne kółko było. Gdzieś tu, o, tu. Ale znowu będzie PRL, ja pierdzielę. Znowu złotówka. No, królem PRL-u zostanę. A ta jakoś zgryziona. Kurde, nie ma opcji, żebym tu coś odczytał. No, dobra. Jest norma, mamy 4 monety. A w filmie to już chyba 6. I ten okres, w którym wychodzisz rano, jest 3 stopnie. A teraz jest chyba z 19, powiem wam, albo może nawet z 20. W słońcu nie idzie wytrzymać w tym polarze. O, ale powiem wam tak, o. Mam monetę i wiecie co to jest? To jest złoto Weimaru. Jest 5. moneta i to powiem wam, że w fajnym... No fajnym, no jakiś tam zadowalającym, o tak powiem, stanie. 5. złoto Weimaru. 5 fenoli, także i bez fenola dzisiaj też nie wrócę. Kurde, chodzę, powiem wam, że no tak jakoś się po tym da rady chodzić, da rady, bo tu takie miękkie, to zielone i zobaczcie, coś na wierzchu było. Tutaj jest suche, widzicie? No, a tutaj no żołnierzyk był, no ale nic z niego nie zostało, z konia za wiele też nie zostało, ale mnie cieszy, bo w końcu jakieś urozmaicenie, bo wiecie, no tak jak ostatnio w każdym filmie, same monety wchodzą. Jakiś tam guzik się pojawi między tymi monetami, ale to wszystko kółeczka. A człowiek lubi urozmaicenie, nie? Zlazłem na teraz na takie to, ten popląd, takie trawa, czy co to nawet nie popląd, tylko przerośnięte ten jakieś. Było ściernisko. No i tak dzwoniło, zobaczcie tutaj, o. Wydzwoniło mi coś. Kolejna moneta. Ale to czuję, że to znowu będzie PRL. Tylko chyba 5. Czekaj, no tutaj jest orzeł na pewno. Jest orzeł. Co to? To jest to 10 zł, takie brzydkie, powiem wam. Ale zajechane. No ale jest 6. moneta dzisiaj. I widzę. A co widzę? Nie no, nie gadajcie. Dawno tak nie miałem. Ale jest 3. złotówka. Jednego dnia, ja pierdzielę, no nie pamiętam kiedy 3 te złotówki znalazłem. No, 8-5 rocznik, pozdrawiamy. Kurde, dzisiaj PRL-owo, powiem wam.
Dobrze, że ten fenol, że Weimar wpadł, bo kurde, tamto pierwsza moneta, czy co to było, to też nie wiem, co to było. No i tak to leci dzisiaj, zaraz będę kończył. Może jeszcze jedną rzecz jakąś wykopię, rzecz, monetę naprawdę, bo tu tylko same monety wchodzą. I będę kończył, bo popatrzcie, jaka ładna jesień i warto to nagrać z góry. Ilościowo to będzie dużo, ale jakościowo nie za bardzo. Patrzcie, jak to jest. Raz wali, kurde, po 10 monet prawie. Raz ledwo dwie. No, a tym razem mamy 50 groszy. 76 rocznik. Pozdrawiam wszystkich z tego, nie powiem najpiękniejszego, bo inne też są fajne, ale z tego fajnego rocznika. Także pozdrawiam. Tutaj wyszedł mi jakiś śmieć, a że jestem już na końcu wyprawy, można powiedzieć, bo już i czas się kończy powoli, i pole się skończyło, także było to, co było. Dzisiaj było dużo, bo monet wyszło aż 8. W całym filmie jest ich chyba z 10. Także powiem wam, czego zabrakło. Zabrakło jakości, nie? No, także zabrakło jakości, a ilościowo jest dobrze. Także tyle, no. Nie będę już przedłużał, po prostu kto chętny, niech zostawi to. A kto nowy, to niech zostawi najlepiej to, nie? Także będzie to nagroda dla mnie. I za tą twórczość. I po prostu trzymajcie się zdrowo. Zapraszam was do następnego filmu. Na razie, cześć. Tak, i jak to w filmach bywa, nagrałem podsumowanie, mam tutaj dosłownie 10 metrów, no ale co tam, nie? No co tam, no przecież może być wpaść moneta, nie? Kolejna złotówka. Czwarta złotówka, ja pierdzielę, dobra. Spadam, wyłączam wykrywacz i uciekam po prostu stąd. 77, pozdrawiam moją siostrę, jak ogląda, na razie, cześć.